W ramach testu wybranej grupy sprzedających udostępni się automatyzację cen na wszystkich rynkach. Natomiast odradzam takie rozwiązanie, dlatego że jeżeli nawet dodacie te zdjęcia po edycji, to dalej są zdjęcia dodane do oferty. Polecam wam skorzystanie z takiej opcji jak program ochrony praw Allegro. Czy mi się wydaje, czy Allegro zrobił czystkę w ofertach? Ilość ofert w mojej branży spadła o 2/3. Cześć, z tej strony Nuszwitek i witam Was ponownie w naszej serii, gdzie omawiamy sobie zagadnienia, posty pojawiające się na jednej z największych grup e-commerce'owych w Polsce, czyli Zjednoczonych Sprzedawców. Oczywiście uzupełniamy je o treści poboczne zgromadzone na innych grupach e-commerce'owych, które gdzieś tam starają się dorównać Zjednoczonym Sprzedawcom. A zrobimy sobie taki powrót do przeszłości, do poprzedniego odcinka, w którym omawialiśmy sobie zabiegi marketingowe innych agencji, gdzie albo poprzez sztuczne konta, albo też poprzez grono znajomych osób, często pracowników, tworzą się zabiegi marketingowe mające na celu po prostu dołączenie do jakiejś grupy, do jakiejś społeczności i tak zwane naganianie, po prostu wystawianie dobrych opinii dla jednej agencji, dla jakiejś firmy tak naprawdę, co jest nierzetelne i zaburza wam odbiór pracy takiej firmy i ciężko wam jest później zdecydować, z kim na przykład podjąć współpracę, komu wierzyć, kogo materiały edukacyjne mogą być dla was tak naprawdę wartościowe. I tutaj pojawił się post, który po prostu opisuje ponownie taką sytuację, gdzie świeżo dołączeni użytkownicy jedyne co robią, to zajmują się po prostu poleceniami danych osób, czy też po prostu nakierowują na jakąś firmę, agencję i tak dalej, czyli ponowny zabieg z tym związany. Ja tutaj nie będę oczywiście otwierał zdjęć, żeby nie było widać imion i nazwisk osób, które to robią, natomiast możecie sami zobaczyć, że faktycznie takie zabiegi mają miejsce i że by naprawdę zastanowić się dwa razy z kim podejmujecie współpracę. I ja tutaj zachęcam, żeby weryfikować to bezpośrednio poprzez odwiedzenie stron, czy też przez opinię Google'a, chociaż faktycznie odwiedzenie strony danej agencji jest zawsze w miarę najrzetelniejsze, tak? Bo tam nie macie zabiegów, które naganiają was na coś, tylko możecie po prostu sami sobie porównać ofertę poszczególnych firm. Ja tutaj na wstępie, jak zawsze, będę polecał Sellify, a co do komentarzy, które pojawiają się pod tym postem, to sami możemy zobaczyć, że wzbudziło to spory niesmak i sama też pojawiła się sugestia odnośnie tego, że jest to dramatyczne zjawisko, które utrudnia po prostu wybór agencji do współpracy. Więc z początków tyle, przejdźmy sobie natomiast już dalej. Okej, i mamy tutaj kolejny post użytkownika, tym razem, który odnosi się do sytuacji, gdzie pracownik Allegro, konsultant, wprowadził go w błąd, jeżeli chodzi o zasady wystawiania aukcji. Został tu przytoczony zarówno listing, który sami sobie teraz możemy zobaczyć. Tak, tutaj może nie będę się zagłębiał, bo tych ofert jest naprawdę dość dużo, natomiast powierzchownie możemy sobie obadać, jak wyglądają te aukcje. No i tutaj została wytypowana prośba do konsultanta o to, żeby odniósł się do zgodności, czy też nie. No i pada tutaj zdanie, przedmiotem oferty jest folia, a nie telefon. Tutaj poprzednią konwersację też możemy sobie zobaczyć. Teraz jak wygląda sytuacja? Generalnie możecie na miniaturce ukazać zastosowanie takiego towaru, jeżeli faktycznie nie tym samym grafika, zdjęcie nie narusza innych postulatów zawartych w artykule po prostu drugim załącznika drugiego, czyli artykuł drugi odnosi się do samych miniatur, tak? Możecie to zrobić. Natomiast tutaj konsultant, pracownik Allegro dosyć nieświadomie wprowadził po prostu w błąd swojego rozmówcę. Powiem tak, nie wiem, ciężko mi jest zdefiniować, od czego zależy ten błąd, czy jest to świeży pracownik, czy też nie, natomiast jest to ewidentnie, jest to po prostu błędna informacja, tak? O całej tej sytuacji wypowiedziała się również tutaj w komentarzu pracowniczka Allegro, która sprostowała tą wcześniejszą konwersację, informując, że przedstawienie jakby zastosowania towaru na miniaturce poprzez jakieś dodatkowe elementy, tak zwaną aranżację po prostu, jest możliwe. Ja zaznaczyłem tylko jedną kwestię, że tak, jest to możliwe, ale ważne, żeby na pozostałych zdjęciach w ofercie umieścić po prostu towar bez jakichś dodatkowych elementów. Czyli jeżeli sprzedawane jest etui, to żeby było pokazane same etui bez telefonu i tak dalej.
żeby przynajmniej jedno takie zdjęcie w całej ofercie, niezależnie czy to jest miniaturka, czy pozostałe zdjęcia było, dlatego że Allegro tego wymaga, oni traktują to jako przejrzystość oferty dla klienta, tak, że klient faktycznie widzi taki towar bez żadnych tam dodatków na nim, tak. Dziwne, ale jednak Allegro tego sobie wymaga. Tak więc tutaj z mojej strony zostało to naprostowane i też jakby racja została przyznana. I tu nie ma się chyba co dalej rozwodzić, więc przejdźmy sobie dalej. Od siebie dodam tylko, że jeżeli sami mieliście sytuacje, gdzie zabawne bądź też mniej zabawne, gdzie pracownik Allegro wprowadził was w błąd, bądź też samo Allegro jakoś mylnie zinterpretowało waszą sytuację, naraziło was na jakieś straty, bądź też jakieś inne szkody, no to możecie śmiało dawać znać w komentarzach, bardzo chętnie się z tym zapoznam. A my przejdźmy już sobie dalej. Okej, okay, i mamy post od anonimowego członka grupy, który pyta się, czy na Allegro trzeba mieć wypełnione informacje RODO. Widzę, że niektórzy sprzedawcy mają w swoich informacjach sprzedających całkiem sporo o tym napisane. Tutaj należy odróżnić dwie kwestie. Te zależności, które wynikają z tego, z waszych obowiązków co do przetwarzania danych osobowych i z tego, co wymaga Allegro, jeżeli chodzi o zgodność aukcji. Jeżeli chodzi o zgodność aukcji, to Allegro nie wymaga, żebyście umieszczali w swoich ofertach informacje o RODO, to znaczy się Allegro nie usunie wam za to aukcji. Natomiast jeżeli uważacie, że taka informacja powinna się znaleźć w ofercie, no to możecie ją dodać do zakładki o sprzedającym tak naprawdę. Tutaj nie ma za dużo komentarzy pod tym postem, dosyć jasno zostało to wszystko naświetlone. Możecie sobie także przeczytać całość pod tym linkiem, jak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o RODO. Artykuł dość krótki, prosty, myślę. Natomiast ja podsumowałem to bardzo krótko. Nie wymagamy od ciebie dodania polityki prywatności, nie wymagamy też merytoryczności jej treści. Więc tutaj bardzo krótki post, bardzo krótka i treściwa odpowiedź, więc możemy sobie przejść spokojnie dalej. Okej, okay. I mamy kolejny post od użytkowniczki grupy, która prosi o wyjaśnienie, jak to jest, że ktoś podpina się pod jej produkt, a potem zgłasza błąd w produkcie, nanosząc swoje parametry, a Allegro je zatwierdza. Czy nie powinniście weryfikować najpierw, czy osoba zgłaszająca zmiany jest właścicielem numer on? Jeżeli chodzi o same podpięcia, to jest bardzo ciężka sprawa, a Allegro bardzo niechętnie gdzieś tam te oferty odpina. Później faktycznie, jeżeli chodzi o zgłoszenie błędów w produkcie, czy też odpięcia, bardzo niechętnie jest to też ze strony Allegro uznawane. Natomiast taki użytkownik zawsze, jeżeli chodzi o kwestie samych już podpięć, nie zgłoszenia błędu, zawsze ma możliwość gdzieś tam się ponownego podpięcia. Ja ze swojej strony radzę, żeby jeżeli już faktycznie macie obiekty co do osoby, która się podpina, no to tutaj jedyna droga, jaka wam zostaje, to zgłoszenie może nie samego odpięcia, ale zgłoszenie takich aukcji, takiego użytkownika za błędy bądź też naruszenie regulaminu. Jest to inna droga niż samo odpięcie. Oczywiście ja nie polecam zgłoszenia aukcji innych użytkowników, zawsze zaznaczam, żeby się fokusować na swoich ofertach. Jednak jeżeli już chcecie jakąś alternatywę, to z mojej strony tak ona wygląda. Tutaj też, jeżeli chodzi o całość podpięć, jak wygląda sytuacja ze zmianami w produkcie, które zgłaszają inni użytkownicy, całość została też tutaj naświetlona w tym komentarzu. Nie będę, myślę, go jakoś zbytnio rozwarstwiał, bardziej szczegółowo do tego podchodził, dlatego że wszystko w sumie zostało tutaj napisane, a sami wiecie najlepiej, że kwestia podpięć i zgłaszania błędów w produkcie to jest w Allegro dość problematyczna sprawa, którą myślę, że samo Allegro poprzez katalog produktów, to wszystko jak od strony technicznej jest to zorganizowane, nie za bardzo wie jak sobie poradzić. No, często kiedy zgłaszacie takie sprawy przez czat czy e-mail, nie do końca są świadomi problemów, które wynikają jakby z waszej strony, to znaczy z waszej perspektywy, jak to wszystko wygląda, no to często te sprawy wyglądają w taki sposób, jakby były gdzieś tam wewnętrznie pomiędzy zespołami rzucane, nie? I też często czekacie dłuższą chwilę na odpowiedź, w której okazuje się, że nie zostaliście do końca zrozumiani, nie? Więc kwestia problematyczna, ale no tutaj nic jakby więcej na to nie poradzimy. Tak jak mówię, możemy usiłować sobie notorycznie zgłaszać te odpięcia, albo też zgłaszać aukcje bezpośrednio za naruszenia regulaminu, wtedy te naruszenia opisowe załącznika drugiego, jeżeli o to chodzi.
No albo tutaj spróbować między innymi jakoś ustosunkować się pod ten komentarz i podjąć względem tego komentarza, zgodnie z tym komentarzem po prostu działania, nie? Więc my już sobie tutaj przechodzimy dalej. I przeglądając sobie grupę natrafiłem na komentarz użytkownika, który nawiązuje do sytuacji z zablokowanym kontem, które jak się okazuje zostało zablokowane z powodu powiązania z innym profilem, co też wcześniej było dosyć częstą praktyką, o której mogliśmy poczytać sobie na grupie. Dawno, szczerze powiedziawszy, takich postów nie widziałem, teraz widzę kolejny po dłuższym czasie i myślę, że warto się do tego odnieść, dlatego że powinniście wiedzieć, że Allegro weryfikuje wasze powiązania z innymi kontami po wszystkim, czym się da tak naprawdę. Nie tylko po jakichś danych, które zostały podane przy logowaniu, przy rejestracji konta. Natomiast generalnie na przykład po tej kwestii, czy ktoś na waszym urządzeniu się logował na swój profil na platformie Allegro, tak? I tym podobnych rzeczy. Więc Allegro też szuka takich powiązań i po tym też weryfikuje zależności między profilami. Czy jest to dobra praktyka, czy też nie, tutaj się do tego nie odniosę, dlatego że Allegro stara się faktycznie zabezpieczać jak tylko może w kwestii jakichkolwiek naciągnięć, potencjalnie przestępstw. Natomiast no też ma to drugą stronę medalu, czyli właśnie tego typu sytuacje, jakie zostały tutaj opisane. No to akurat jedna sytuacja, ale odnosząc się do postów, które gdzieś tam wcześniej kiedyś widziałem, to takich rzeczy było mnóstwo tak naprawdę. Odblokowanie konta w takiej sytuacji będzie naprawdę, naprawdę ciężko. Pomijając już sam trud wytłumaczenia bądź też przekonania Allegro do swoich racji, jeżeli to w ogóle jest możliwe, bo wiem ze swojego doświadczenia, że zespół, który zajmuje się blokadami kont, za te rażące naruszenia no bardzo nie jest otwarty na argumenty, tak, jest raczej zamknięty na swoje racje i nakreślenie swojego punktu widzenia, nakreślenie sytuacji, która mogła doprowadzić do takiej blokady konta, do takich ograniczeń działań na profilu. Ogólnie jest dość ciężkie. Okej. I mamy post użytkownika, który pisze, że Allegro znów pokazało swoje prawdziwe oblicze. Jakbym to skomentować, to Allegro ma kilka takich oblicz, niestety jedno gorsze od drugiego. Część moich aukcji połączyli automatycznie z Chińczykiem, który wystawia nie swoje produkty, których ma logo polskiego dystrybutora i sprzedaje towar o 50% taniej od innych aukcji. Zgłosiłam do Allegro i czekam na informację, dlaczego wrzucają do jednego koszyka podobne produkty, ale z innym kodem EAN. No, jeżeli chodzi o sytuację z automatycznym połączeniem aukcji, podłączaniem, no to tak jak tutaj to nakreśliliśmy w jednym z poprzednich postów, są to dość ciężkie sytuacje. Fajnie, jakby użytkownik wrócił z informacją, jak samo Allegro się do tego odniesie. Dlaczego? No bo sytuacja została przedstawiona troszeczkę w inny sposób niż w poprzednim poście. Jestem po prostu ciekawy, jak w oparciu o te argumenty, które tutaj zostały podane, bądź w tej sprawie do Allegro, jeżeli oczywiście taka sprawa jest merytoryczna, a mam nadzieję, że tak, jak Allegro się po prostu odniesie do tego zabiegu. Przede wszystkim mam tutaj na myśli oparcie się o kody EAN, więc tutaj tej odpowiedzi byłbym naprawdę ciekaw, ale no raczej nie będzie mi dane je zobaczyć. A szkoda, chyba że użytkownik, który napisał ten post dalej albo poprzez kolejną swoją publikację, albo w komentarzu gdzieś tą odpowiedź od Allegro umieści. To myślę byłoby super. W komentarzach możemy zauważyć, że no, część użytkowników zgłasza no, znowu ten sam problem, czyli połączenie się z innymi produktami. Tutaj można założyć tendencję, że nie tyle problematyczne jest połączenie ze sprzedawcami z Polski, z którymi rywalizują
użytkownicy, z którymi wy rywalizujecie, ale najbardziej problematyczne są te połączenia gdzieś tam z ofertami chińskimi, których na Allegro, jak możemy zauważyć, jest naprawdę istny wysyp i mocno utrudnia to sprzedaż. Tutaj dodam od siebie, że może nie jest to zauważalne, ale Allegro też stara się walczyć ze sprzedawcami z Azji, którzy w sposób taki troszeczkę nieuprawniony, nietaktowny tą sprzedaż prowadzą. Możemy to zauważyć na przykład poprzez rozwinięcie programu WOP, jeżeli chodzi o produkty podrobione, gdzie mamy rozwinięcie tej zasady Allegro trzech uderzeń, która będzie skutkowała w ostateczności nałożeniem też kary 2500 zł, nałożeniem, doliczeniem do rachunku za sprzedaż produktów podrobionych. No i jak sami wiemy, może przysporzyć to problemy sprzedawcom z Polski, ale raczej ta tendencja do doliczania kar jest wycelowana raczej właśnie w sprzedawców z Azji, którzy raczej słyną z sprzedaży produktów po prostu nieoryginalnych, niemarkowych, tak? Więc to jest jeden taki przykład, który mogę podać, że Allegro mimo tej opinii nic nie robienia gdzieś tam stara się podejmować działania. Natomiast nie mówię, że się za nimi wstawiam, tylko gdzieś tam staram się pokazać tą sytuację z innej strony, z innego profilu. A my myślę, przejdźmy już sobie dalej. Mamy tutaj post użytkownika, który odnosi się do pewnej nowości, tak zwanych reguł cenowych, reguły cenowe. Dokładniej możemy to sobie zobaczyć na zdjęciu dokładnie w tym punkcie. I na czym polega sytuacja? Całość, tak jak podkreśliłem, możemy się z nią zapoznać w tym artykule, ja też go dla Was otworzę. Jak automatycznie zarządzać cenami za pomocą reguł cenowych? Dzięki automatyzacji Twoje ceny będą zmieniać się zgodnie z zaplanowanymi regułami bez ręcznego edytowania. W tym artykule przeczytasz o opcjach, dostępiliśmy brand sprzedawców. W ramach testu wybranej grupy sprzedających udostępni się automatyzację cen na wszystkich rynkach, także na rynku rejestracji. Nie bierzesz udziału w testach, przeczytaj, jakie reguły cenowe dzieją się w Twoim koncie. To tutaj macie całość. Reguły cenowe to opcje, które pozwalają zarządzać ceną oferty bez edytowania jej ręcznie. Możesz samodzielnie ustawić sposób, w jaki ceny będą się zmieniać. Za pomocą wybranego typu reguł możesz automatycznie zmieniać swoje ceny na rynku rejestracji i na rynkach zagranicznych. Reguły ustawisz osobno dla każdego rynku, na którym dana oferta jest widoczna. Oznacza to, że jedną ofertę możesz połączyć, z jedną ofertą możesz połączyć kilka reguł. Będziemy stosować regułę cenową do przeliczenia ceny w danej ofercie dopiero wtedy, gdy połączysz regułę z tą ofertą. Tak więc tak to pokrótce wygląda. Tutaj macie całość. No jest to dosyć rozbudowane, więc myślę, że gdybyśmy mieli sobie przeczytać pełen artykuł, to by nie starczyło czasu, więc ja gorąco zachęcam, żeby to sobie zbadać, bo opcja prezentuje się dość ciekawie, myślę. Więc tutaj zachęcam jeszcze raz, żeby to sobie obadać, a my zobaczymy, jak tutaj się prezentują jeszcze komentarze. Tak, tutaj jeszcze całość została naświetlona na Allegro gadane. Też sobie zobaczmy, jak moderatorka Allegro tutaj opisała całe zdarzenie. Już zarządzanie cenami wersją przesłonne, dlatego odpowiedzi na Wasze potrzeby od dzisiaj będziecie mogli tworzyć własne reguły cenowe dzięki nim. Czyli streszczenie pokrótce tego artykułu, który został tam przedstawione, więc dajcie znać, jak Wy się zapatrujecie na tą zmianę, czy będzie ona dla Was pomocna, czy też nie, i ewentualnie jakieś takie tipy, jak można z tego korzystać, jak dokładnie można się tym posługiwać i jak skutecznie wdrożyć to w swoją sprzedaż, by była bardziej gdzieś tam mobilna, bardziej efektowna. To myślę, że razem sobie możemy pomóc i przejdźmy gdzieś tam sobie dalej. Okej, tutaj odnosząc się jeszcze do poprzedniego postu, natrafiłem na publikację od pracownicy Allegro. Post ogłoszeniowy, który właśnie informował o tych regułach cenowych, tak, o możliwości ich tworzenia. Więc to tak woli przypomnienia jeszcze, że możecie się też z tym zapoznać. Ja w sumie polecam, żeby sobie na Zjednoczonych Sprzedawcach odszukać ten post. Myślę, że nie będzie gdzieś tam trudno po najnowszych sobie to przefiltrować. Bo myślę, naprawdę warto, a jeżeli nie chcecie sobie zgłębiać to poprzez czytanie postu, no to
przeglądarka, reguły cenowe Allegro i myślę, że bez problemu wam to wyskoczy. Okej. Okay. Tutaj jeszcze skupmy się na tym komentarzu. Pomijając już abstrakcyjność tej dyskusji, to najbardziej podoba mi się ten cytat. Kurs może pójść w górę, a jeżeli pójdzie w górę, to fajnie, bo się sprzeda drożej. Podnieść ceny będzie fajnie, bo się sprzeda drożej. Okej. Okay. Tutaj możemy sobie zobaczyć całą tą dyskusję. Rozwijmy sobie. Gdybyśmy rozwijać temat bardziej szczegółowo, to dużo czasu by nam to zajęło, chyba że chcecie zobaczyć rozwinięcie tematu w formie postu u nas na grupie, czy też jakiejś publikacji na blogu, bądź też osobnym materiale, to dajcie znać, a przechodzimy sobie już dalej, bo myślę, że szkoda czasu. Okej, okay, mamy post od anonimowego członka grupy, który pyta się o wymagania dotyczące gwarancji najniższej ceny. Jak to wszystko wygląda, jak Allegro to weryfikuje, jak to sprawdza. Skomentowałem to poprzez link tak naprawdę do naszej grupy, dlatego że robiłem publikację na ten temat, jak Allegro to weryfikuje, jak możemy to sobie sprawdzić, w jakich marketplace'ach to sobie sprawdza. Więc ja gorąco zachęcam, żeby odwiedzić sobie naszą grupę Allegro na sterydach, altstrafność, pozycjonowanie, tworzenie aukcji. O tej właśnie publikacji mówimy, gdzie wszystko zostało pięknie naświetlone, jak to wygląda. Tutaj jeszcze było to tworzone przed naszym webinarem, gdzie też gorąco zachęcam, aby śledzić nasze wydarzenia i do takich dołączać po prostu. Jest tam naprawdę dużo fajnych materiałów edukacyjnych dla Was, wiedzy praktycznej, aktualnej, często prezentowanej właśnie przez Filipa, w przyszłości może też przez inne osoby, więc myślę, że naprawdę warto. Natomiast skupiając już na gwarancji najniższej ceny, tu są wymienione wszystkie zalety, jeżeli to chodzi dla sprzedawcy. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś kwestie dotyczące badania, weryfikacji Allegro cen na pozostałych marketplace'ach, jak to się dzieje, wejdźmy sobie po prostu w artykuł Allegro i mamy skrót tak naprawdę całej akcji, gwarancja najniższej ceny, jak to wygląda, to akcja promocyjna, w której wybieramy najtańsze oferty danego produktu na Allegro, jaką cenę z pozostałych marketplace, w innych sklepach cenę produktu, sprawdzamy samodzielnie i tak dalej. Tu macie pełną listę marketplace'ów, z którymi Allegro porównuje swoją cenę, z którym Allegro porównuje cenę w waszych aukcjach. Na razie się chyba nie zapowiada, żeby ta lista została rozszerzona, choć kto wie, w przyszłości. I myślę, że to by było na tyle. Przejdźmy sobie więc dalej do, jeżeli coś ciekawego jeszcze uda mi się napotkać. Okej. Okay. I teraz tak, to już materiał troszeczkę taki uzupełniający, dopełniający nam pewną treść, dlatego że pochodzi on z forum sprzedawców Allegro, gdzie jedna użytkowniczka zgłasza sytuację dotyczącą kradzieży zdjęć, problemów z tym wynikających, gdzie dodając pewne treści do oferty, one trafiają do katalogu i ma problem z tak naprawdę z walką o swoje gdzieś tam autorskie prawa. Już tłumaczę, jak wygląda taka sytuacja. Pierwsze, co pojawiło się w komentarzach, to informacja o jakimś znaku wodnym, jakimś logotypie i tak dalej. No tego nie możecie dodawać do aukcji i to nie chodzi o to, że to jest miniaturka czy też pozostałe zdjęcia. Allegro po prostu nie zezwala na dodawanie czegoś takiego i to mogę wam myślę spokojnie pokazać. Załącznik drugi Allegro, który określa jasno, że tego typu treści jak znaki wodne, jakieś logotypy, jeżeli nie jesteście producentem oczywiście, nie może być dodany do oferty. To jest sobie jeszcze zjedziemy do tego, jak to się prezentuje w przypadku miniatur. Tak, natomiast jak wygląda sytuacja, jak można temu zaradzić? Wspomnę tylko jeszcze o jednej rzeczy, że jedną radą było to, żeby dodać jakieś losowe zdjęcie na początku, publikując aukcję, a później po prostu podmienić. Czy tym podobna tutaj padła też w komentarzach rada, tych komentarzy jest dosyć dużo, więc tak to zaogólniłem. Natomiast odradzam takie rozwiązanie, dlatego że jeżeli nawet dodacie te zdjęcia po edycji, to dalej są zdjęcia dodane do oferty, więc zgodnie z punktem, który
Został tutaj wam pokrótce też naświetlony w którymś z komentarzy. No, treści, które trafiają do ofert, trafiają do z Allegro, tak jakby przejmuje do nich prawa i udostępnia w swoim katalogu dla innych użytkowników. Więc nieważne, czy dajecie to podczas pierwszej publikacji oferty, czy podczas jej edycji, tak naprawdę one i tak trafią do katalogu i mogą z tego korzystać inni użytkownicy. To, co ja wam polecam, jeżeli już znajdziecie się w takiej sytuacji, gdy zgłosicie aukcję do Allegro i zakradziesz zdjęcie, oni powiedzą, że zdjęcie będą z katalogu, polecam wam skorzystanie z takiej opcji jak program ochrony praw Allegro, gdzie dokładnie tak naprawdę zostało naświetlone, jak możecie zgłosić naruszenie swoich praw własności, tylko musicie to też dobrze udokumentować. W każdym razie zgłoszenie powinno spełniać te warunki, które jest tutaj podane. Nie kierujecie bezpośrednio do Allegro, tylko kierujecie już pod ten adres, czyli do zespołu, który zajmuje się prawami własności i on powinien wam pomóc nawet w sytuacji, w której zdjęcia gdzieś tam zostały dodane, umieszczone w katalogu. Więc sugeruję tutaj próbować, a jeżeli nawet tutaj zespół nie byłby wam w stanie pomóc, bądź też tą dokumentację potwierdzającą wasze prawa, która by została przedstawiona w takim zgłoszeniu dla zespołu WOP, ta dokumentacja nie jest wystarczająca, no to tutaj możecie skontaktować już na przykład z prawnikiem, skontaktować się już z pomocą prawną, która pomoże gdzieś wam wystosować bezpośrednie pismo do użytkownika, który z waszych zdjęć korzysta. Z ominięciem z Allegro, wtedy z ominięciem tego programu. Tutaj już chodzi bardziej o taki zabieg psychologiczny na trochę zadziałanie w sposób bardziej przemawiający do tej osoby, która korzysta z waszych treści, że no nie do końca się to może odbywać w sposób zgodny z prawem, tak? Nie chcę mówić, że jest to forma zastraszenia, bo tak naprawdę nie, bo powiedzmy, że bardziej uświadomienia, jak wygląda sytuacja, nie? Może oprzyjmy to na tym. Natomiast jeżeli mamy się fokusować na komentarzach, które mają jeszcze miejsce w tym poście, ja dodałem kolejny raz link do naszej grupy. Dlaczego? Dlatego, że opisałem dokładnie, co należy zrobić w takiej sytuacji, jak można sobie pomóc, jakie to są etapy. Możecie sobie teraz dokładnie zobaczyć. To forma bardziej przewodnika tak naprawdę dla was. Odnosząc się do tej ostatniej opcji, kiedy Allegro wam twierdzi, że nie chce pomóc, twierdząc, że zdjęcia pochodzą z katalogu, zespół WOP też się odcina, bo wasza argumentacja, przedstawiona dokumentacja do praw, do waszych zdjęć, do grafik nie jest dla nich wystarczająca. Zostaje wam jedynie tutaj kontakt z bezpośrednią pomocą prawną i wystosowanie takiego pisma do użytkownika, który korzysta z waszych zdjęć o zaprzestanie używania ich, no to polecam osobiście kontakt z Marcinem Tomczakiem z e-commerce Legal. Bardzo dużo spraw rozwiązanych, bardzo dużo opinii pozytywnych, więc jeżeli macie taką sytuację, potrzebujecie kontaktu, to możecie gdzieś tam zostawić komentarz, ale jeżeli posłużycie się tym sloganem Marcin Tomczak z e-commerce Legal w przeglądarce, też bardzo łatwo, myślę, traficie na stronę Marcina, więc nie będzie problemu. Zachęcam jeszcze raz, żeby sobie dokładnie przeczytać artykuł, dołączyć do grupy, bo naprawdę, naprawdę warto i pomoże gdzieś to tam wam w przyszłości się zabezpieczyć przed takimi sytuacjami. A my przejdźmy już sobie dalej. Ok, na zakończenie weźmy sobie tutaj post użytkownika, który zgłasza, że w jego kategorii, w jego branży spadła drastycznie ilość ofert, o 2/3 nawet. I teraz tak, jak wygląda sytuacja, czy może być to spowodowane? Po pierwsze, może być to spowodowane takimi czynnikami jak to, że część sprzedawców po prostu ten towar się już wyprzedał, to jest raz. Dwa, część aukcji po prostu była wystawiona czasowo i one też zostały zamknięte. Trzy, Allegro mogło zamknąć zdublowane oferty w twojej kategorii, dlatego że dublowanie ofert też jest bardzo, bardzo modną praktyką. No i cztery, faktycznie gdzieś tam Allegro przyjrzało się tej kategorii, zamknęło je za naruszenia załącznika drugiego na przykład. Nie podejrzewam, żeby to były naruszenia wynikające gdzieś tam ze specyfikacji towaru i tym podobnych.
I pięć, że po prostu ktoś z Twojej konkurencji masowo pozgłaszał aukcje innych sprzedawców za naruszenia i Allegro też się sprawdziło i po prostu zamknęło. Więc to też to są moje propozycje związane dlaczego taka sytuacja ma miejsce, a powiem szczerze, że wszystkie opcje, które przedstawiłem, wydają mi się najbardziej prawdopodobne i mogły zajść w tej sytuacji. Jeżeli chodzi tutaj o komentarze i sugestie użytkowników, to też sobie poczytajmy. Też są systemy oferty za nami z generatorów. Jeżeli chodzi o Kodean, to prawda, Allegro zaczęło się tym mocniej, jeszcze mocniej po prostu przyglądać, więc też ma to swoje oddziaływanie na ilość ofert w kategoriach, to prawda. No i tutaj myślę, że jeżeli chodzi o te Kodean GS1, to jest takie fajne dopełnienie tego. I na tym sobie zakończymy. Ja dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas, za ten odcinek i życzę w sumie wszystkiego dobrego. Zachęcam do aktywności, do podzielenia się swoimi opiniami i do następnego. Cześć!